Policyjna rota wybrzmiała dzisiaj na placu apelowym oddziału prewencji policji w Katowicach. Służyć wiernie narodowi! Chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny. To znak, że 68 nowych policjantów i 9 nowych policjantek rozpoczyna służbę. Posterunkowi są zadowoleni, ale zdają sobie również sprawę z wyzwań, jakie ich czekają. Mam wielu znajomych, którzy są już w szeregach policji. Dużo opadali mi na temat tej pracy. Czasami lepsze, czasami gorsze opinie i historie. Natomiast stwierdziłem, że jest to na tyle interesująca służba, że chciałbym się na własnej skórze przekonać, z czym to się je, na czym polega właśnie służba, a nie zwykła praca. Niektórzy o służbie myśleli już od dawna, ale potrzebowali dodatkowej motywacji. Odkąd wybierałem szkołę średnią, to myślałem o tym, żeby wybrać policję. No i w końcu narzeczona pomogła mi w podjęciu tej decyzji, mówi: idź w końcu, złóż te papiery. No i w końcu to zrobiłem, udało się dostać i jestem zadowolony. No, czyli za mundurem panny sznurem, tak? Można tak to rozumieć? Czy panna. Jedna. I niech tak zostanie, tak? Zostanie tak. Jak mówi komendant wojewódzki, mimo kolejnych przyjęć do pracy, w śląskim garnizonie nadal jest około 3% wakatów. W ostatnim roku etat śląskiej policji został powiększony decyzją komendanta głównego. Zwiększyliśmy pododdział prewencji w Częstochowie, w Bielsku Białej. Potrzebuje te nowo powstałe wakaty szybko zapełnić żywymi policjantami, bo tylko żywy policjant niesie bezpieczeństwo. Przyjęci do służby funkcjonariusze będą teraz przygotowywani do pracy. Czeka ich półroczne szkolenie, przejdą też adaptację zawodową, podczas której będą uczyli się pracy na ulicy. Następnie rozpoczną służbę w jednostkach, do których zostali przydzieleni.